Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Wczoraj robiliśmy zupkę, szczawiówkę z pulpecikami. Jest na moim kanale. Naprawdę bardzo pyszna, fajna zupka. Dzisiaj postanowiłam, że będziemy robić fasolkę po brytońsku. Fasolę mam namoczoną wczoraj na wieczór po prostu ją namoczyłam, tylko co ja robię z fasolą? Ja fasolę, tu jest kilogram fasoli. Dlaczego kilogram? No dowiecie się na sam koniec, pokażę Wam, ja po prostu mrożę. Mrożę, pokażę Wam jak, bo wiem, że na przykład mówiliście, a bo przecież nie ma tyle pudełeczek, czy tam ktoś nie ma miejsca w zamrażalniku, co i jak, pokażę Wam jak ja to robię, żeby nie mieć tysiąca pudełeczek i nie kupować, bo po prostu nie potrzeba. Jak będę wlewać do miseczek, to Wam pokażę. I teraz tak, tutaj mam kilogram wcześniej namoczonej fasoli. Ja pierw robię tak, zagotowuję wodę w czajniku i wlewam do fasoli. Taką wrzątek. Pomieszam z 2-3 minuty i tą wodę wrzątek po prostu odlewam i dopiero wtedy zalewam, wyciągam te takie brzydkie fasolki, co mi się nie podobają i zalewam wtedy taką zwykłą wodą. Nie wiem, słyszałam, że najprawdopodobniej fasola jest niby czymś pryskana czy coś, więc ja sobie po prostu wrzątkiem przelewam i myślę, że no coś to chyba pomoże. I tak ona stała sobie w wodzie. Wody trzeba nalać przynajmniej ze 2-3 cm ponad poziom fasoli. Także ona już jest mięciutka i teraz co będziemy robić? To jest ten trudniejszy przepis, bo jest też łatwiejszy, to znaczy fasolę z puszki, ale ja zrobię dzisiaj tak, bo chciałabym sobie zamrozić, bo z tą z puszki fasolę, to ona jest taka delikatna, no można zamrozić oczywiście, ale ona się będzie rozpadać tak. I teraz tak, jeżeli nie macie bulionu, ja tutaj mam bulion po prostu mięsny. To został mi jeszcze bulion ze świąt, z gotowania mięsa. Ja go po prostu zamroziłam sobie. Teraz go rozmroziłam. Ja zacznę go gotować i jeżeli on jest zagotowany, to go drugi raz też można zamrozić. Nic się nie stanie, ja tak robiłam i nic mi nigdy się nie stało. Bulion ja już go zagotowałam. A jeżeli nie macie bulionu, wodę. Po prostu wodę nieraz. O, i będzie na moim kanale, muszę zrobić takie bulionetki, takie własnej roboty, żeby nikt nie mówił, że tylko na rosołkach jadę ze sklepu. Chociaż i takie lubię. Także wrzucam fasolę do tej, o, do tego wywaru. No i nastawiamy na gaz, na malutki gaz i niech się to nam fasolka do miękkości podgotuje. O. I będziemy fasolkę gotować. Jak nastawię troszkę dalej na gaz, bo zaraz do Was wrócę i pokażemy co dalej. No, już do Was wracam. Zupkę sobie postawiłam po prostu palnik dalej, bo tu będę podsmażać wszystkie dobrocia, co pójdą do fasolki. I to jest tak, do fasolki, tam mówiłam, że jest na bulionie mięsnym i coś miałam mówić. Tam jest czysty bulion mięsny, nie ma tam soli, pieprzu, nic, po prostu taki wywar z kości. I teraz co ja tam dam? Ja uważam, że fasolka po brytońsku musi mieć dużo majeranku, tak? I ja majeranek daję teraz, ponieważ lubię jak ten majeranek, nie lubię takiego świeżego, bo on później mi cały czas pływa na górze zupy i wszystko obkleja naokoło. Wolę go dać na samym początku, żeby te zioła tak bardzo dobrze nasiąkły wodą i one wtedy tak nie przyczepiają się do wszystkiego. Także ja dam dwie duże łyżki majeranku. Naprawdę takie dość spore łyżki majeranku. Uwielbiam majeranek w fasolce po brytońsku. Gdyby ktoś nie lubił, to wiadomo, że da mniej. Co damy jeszcze? Dam do fasolki po brytońsku paprykę słodką, o to nie będzie ta, słodką i pikantną wędzoną. Jakby się ktoś pytał, gdzie takie kupić dobro, to już mówię, najtaniej jest na znanym portalu aukcyjnym. Tam jest najtaniej. Ja kupuję takie duże opakowania. Papryka pachnie pięknie. To jest
nie, słodka, także taką łyżeczkę sporą. Dwie. Dwie łyżeczki. Dam takiej i łyżeczkę dam pikantnej. O, zaraz będę musiała przesypać sobie znów, bo ja tu po prostu do tych pojemniczków sobie nasypuję. Zaraz będę musiała nasypać. I tam przykrywam, a tam jeszcze, patrzcie, liść laurowy. Ze 2-3 listki laurowe. O, dam tu, i tu jest list, 4 listki laurowe i ziele angielskie. Już szukamy ziele angielskiego. Zaraz, patrzcie. Jest ziele angielskie. O, tam kilka, mówię, ja mam kilogram fasoli. I ziele angielskie. I już teraz zamykam. I na małym ogniu, tam niech się nam gotuje. Zmniejszyłam. Tutaj damy co? Mam tutaj, już wam mówię ile, bo zapomniałam, 180. Tak, niecałe 20 deko boczku pokrojonego, takiego surowy wędzony. Ja uważam, że im więcej, większa różnorodność mięska do, czy to do bigosu właśnie, czy do fasolki, to jest ten smak po prostu lepszy. Mam kilka takich kiełbasek. Bardzo fajnie będą wyglądać. To nie jest parówka, to są kiełbaski. Kiełbaski z szynki, po prostu takie malutkie, z flakiem, którym można jeść. Będzie bardzo fajnie wyglądać w fasolce. A, i jeszcze miałam coś powiedzieć, się wytłumaczyć, że w poniedziałek, wczoraj, znaczy u was to jest przedwczoraj, nie było, nie, zaraz, wczoraj, dobrze, bo ja dzisiaj jest poniedziałek, a robię fasolkę na jutro, na wtorek, no to wy to oglądacie we wtorek. Nie było w poniedziałek pogadanki. Bardzo chciałam przeprosić, moja wina. Prawdę mówiąc, to przez te święta, przez nowy rok, po prostu się nie wyrobiłam. A i jeszcze, prawdę mówiąc, jakbyście chcieli o czymś porozmawiać, czy jakiś temat podrzucić ciekawy, to z chęcią czekam, a może macie jakieś pytania. Więc też czekam pod filmikiem, pisać. Ja, czy pod innym filmikiem, ja wszystko pozbieram i na następny poniedziałek, to znaczy ja sobie zrobię filmik w niedzielę, tak żebyście na poniedziałek mieli pogadankę. Także pisać, o czym pogadamy, czy jakieś pytania. Ja zawsze mówię, ja jestem na takie, lubię w ogóle takie pogadanki. Może byście coś zaproponowali. I zaraz to podsmażymy. I mam jeszcze jedną taką kiełbaskę. To jest kiełbaska, już wam mówię jaka. Ale to nie jest śląska. O Jezu. Miałam dwie. Ale jedną tam wybiłam. Coś mi się zdaje, że chyba dwie to by było za dużo. Kiełbaska krucha z jagnięciną. No. Także czekamy, aż nam się boczek troszkę podsmaży. No, już do was wracam. Już wam pokazuję, jak trzymam w takich pojemnikach zamykanych. Ja kupuję po prostu teraz. Tu jest kilogram, taką paprykę. Na znanej aukcji, na znanym portalu. Papryka ostra wędzona. Po prostu kilogram. Nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale wiem, że dużo taniej wychodzi niż kupowanie takie po 2-3 deko w sklepie. A i nie trzeba kilograma kupić, bo też są mniejsze opakowania. No. Boczuś nam się fajnie podsmażył. Teraz damy tę
kiełbaskę. Zobaczcie, jak ona będzie fajnie wyglądać, taka malutka. Podsmażymy kiełbaskę. Ja już kroję tamtą drugą jeszcze. O. Tutaj gaz zmniejszamy, żeby nam się nie spaliło. Dobra, ja kroję i zaraz wracam. No, tą drugą kiełbaskę też dałam tutaj. Niech one się tak pomalutku smażą. Fasola mi się na drugim tutaj garku już gotuje. Ja wszystko sobie... A, daję teraz cebulę. Cebula była taka duża, jak takie, no, takie spore jabłko. Także pokroję ją w drobną kosteczkę. I jak nam się podpiecze właśnie ta kiełbaska, to zaraz damy na to cebulkę. Jak macie, można też dodać, bo fajna jest. Ja mam i troszkę dodam. Dodam troszkę tej cebuli takiej prażonej. Nie wiem, czy używacie, czy nie, ale ja używam i ona smakuje. Ma taki swój, taki po prostu no, inny smak. Zaraz pokażę, jak to wygląda, bo może nie wszyscy wiedzą. O, dobra, cebulka pokrojona, taka, mówię, spora. O, z różnych firm, nie chodzi o firmę. Taką prażoną cebulkę też dam troszeczkę. O. Tak, ze dwie łyżki, trzy dam tej prażonej cebulki. Także to, a i czosnek, oczywiście czosnku każdy daje tyle, ile chce, albo może w ogóle nie chce, ja daję dużo, bo my lubimy i też czosnek będę troszkę podsmażać. Wiecie co, tak nie wiem, tak się zastanawiałam, może byście, może nakręcę kiedyś film, jak wygląda moja kuchnia w bloku. Bo ja mieszkam w bloku. Jak mam to wszystko tutaj tak zagospodarowane, że wszystko mi się mieści. Także może coś Was będzie takiego interesować, bo wiem, że idzie wiosna, może będziecie jakieś remonty robić. Zawsze lepiej coś u kogoś podpatrzeć, niż później u siebie błędy zrobić. Dobra, dajemy cebulki. Ja pamiętam, że jak ja robiłam remont kuchni, Boże, ile ja filmików obejrzałam właśnie, a ciężko było znaleźć, bo zazwyczaj filmiki, czy jak pokazują coś, no to są kuchnie w domkach jednorodzinnych. No nie każdego niestety stać na domek jednorodzinny, a jeszcze w dzisiejszych czasach. A ciężko mi było właśnie, żeby zobaczyć właśnie jakieś takie fajne jakieś rozwiązania w bloku. No jak wiemy, no w małych, ciasnych kuchniach. Także może sobie, może taki jakiś filmik jeden nakręcę właśnie jak takie, no takie właśnie jakieś poniedziałkowe pogadanki pokażę, jak to wygląda. Co bym zmieniła, co bym może inaczej zrobiła, czego bym nie, co mi się bardzo sprawdza w kuchni. To myślę, że też by był to fajny odcinek. Taki jeden filmik poniedziałkowy. Tam, smażymy to, kroję sobie czosnek i zaraz wracam. Tu już ładnie się podpiekło, więc dodaję teraz czosnek. O. Patrzymy, pilnujemy, byśmy czosnku nie spalili. Ale pięknie pachnie. My no, my z mężem bardzo lubimy czosnek. Fasolę tu odkryłam teraz, ona się już mi gotuje, tak jak mówiłam. Dodam tam jeszcze dwie łyżki tej cebulki prażonej. Takie dwie łyżki czubatej. Jakby ktoś wolał więcej mięsa w fasolce, to oczywiście może dodać więcej. Ja uważam, że no nam tyle wystarczy mięsa, ale każdy ma gust inny. Także smażymy. Jak usmażę, tutaj już podsmażę, to jeszcze do Was wrócę na chwilkę.
No, już do Was wracam. Dam tutaj troszkę przecieru pomidorowego. O. Niech on się troszkę podsmaży. I teraz tak. Ja robię w ten sposób. Tam mi się ta fasola oczywiście gotuje z tymi przyprawami. To, co wszystko pokazywałam przed chwilą, to wszystko tam jest. Zaraz Wam zresztą pokażę. I jeżeli mi się woda tam by wygotowała, to ja już nie podlewam wodą, tylko kupiłam sok pomidorowy. Wszystko jedno z jakiej firmy. My mamy sok pomidorowy, pikantny, ale dlatego, że my lubimy. U Was jak będą dzieci jeść, no to wiadomo, że pikantnego nie będziecie dawać. Sok pomidorowy litrowy. I ja po prostu, jeżeli się woda tam wygotuje, to ja będę podlewać takim sokiem pomidorowym z kartonika. Może być też z butelki litrowe, takie są. Ale gorąca mszkuszka nagrzała. Ja tu do Was gadu. Chwilka, dosłownie dwie minutki. O, żeby się nie spalić przecieru pomidorowego. Ale ładnie pachnie. I zaraz Wam pokażę, bo ja już to obstawiam. O, wyłączę. Gdzie są moje rękawiczki? Co? O, chcę to odstawić, a Wam postawić tu zupkę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. O, proszę bardzo. Będzie widać? Będzie. O, a tutaj właśnie fasolka mi się gotuje z tym wszystkim, co Wam wcześniej pokazywała. Gotuję, żeby fasolka była praktycznie już miękka, taka, że już do jedzenia. I dopiero wtedy będę wrzucać kiełbaskę. Także jak będę wrzucać, to na pewno do Was zajrzę. Za godzinę się widzimy. No, wracam do Was po... Powiem Wam, że minęło półtorej godziny. Dość twarda jakaś ta fasola. Czerwona jest, ale to nie dlatego, że dałam tutaj pomidorowy sok, nie. Woda mi się jeszcze nie wygotowała, bo ja naprawdę na malutkim ogniu to robiłam. To jest przez paprykę. I wiem, że ona jest jeszcze na tyle twarda, że żeby chociaż 15 czy 20 minut, to widzicie, to już mi wystygło, jeszcze pogotowała się z naszą kiełbaską. Zamieszamy. Ale ładnie pachnie. Tak. I teraz widzę, że wody jest, dla mnie jest za mało, bo ja wolę, żeby troszkę tego sosu było więcej. Teraz właśnie doleję ten sok pomidorowy. Wszystko zależy, ile tam chcecie. Ja zaraz Wam pokażę. My później jemy fasolkę albo z ziemniakami, albo z bułeczką. Gdzieś tak za 10-15 minut będę próbować o naszą fasolkę, czy coś tu jeszcze dodać, czy nie. No. Także zostawiam ją jeszcze na małym ogniu na 10-15 minut. No, wracam do Was po 15 minutach. Fasolka się już ugotowała. Jest bardzo fajna. Ta woda tutaj jest bardzo gęsta. Chociaż niczym żeśmy nie zaklepywali żadną mąką, niczym. Naprawdę jest pyszna, próbowałam, dosoliłam tylko, ale mówię, to każdy musi wedle swojego smaku. To, co tylko tutaj dodałam, no to dodałam jeszcze papryki goczugaru.
tą taką ostrą, bo my lubimy na ostro. Soli dodałam. I to wszystko. I widzicie, tak jak właśnie mówiłam, jak wcześniej dacie przyprawę majeranek, to ona jest w środku, ten majeranek. Jakbym dała pod koniec gotowania, to ten majeranek okazał się, że tak, pływałby tu na zewnątrz i cały garnek by był naokoło z majeranku, a w środku by nie było nic. A tak majeranek jest po prostu w środku. On na tyle namógł, że po prostu nie unosi się do góry. I miałam Wam pokazać coś, jak ja biorę i zamrażam. Także już Wam pokażę, jak zamrażam, żeby nie mrozić w pojemniczkach. Żebyście zawsze mieli pojemniczek pusty. O, Majunia przyszła. Chodź, no tu, co Ty tu przyniosłaś? O, Majunia przyniosła kopertę. List. Zobaczymy, co takiego przyniosła. Ale... Nosi w ząbkach ze skrzynki do domu. No, ale chyba wiem co. Chyba tak. Tak, tak, dostaliśmy na Wesołych Świąt. Muszę Wam pokazać. Od Animals. Dlatego, że my co roku z mężem 1% podatku zawsze właśnie przeznaczamy dla nich. Na zwierzaki. Zawsze 1% co roku właśnie idzie dla nich. No i w tym roku też nam dali o sobie znać, żebyśmy o nich nie zapomnieli i na pewno nie zapomnimy. Tak jak zawsze 1% pójdzie na zwierzaczki. Uważam, że no każdy daje tam, gdzie chce. My dajemy tu. Dobrze. Aha, i teraz właśnie wracam do tego. Mam pojemniczek kwadratowy i taki. I teraz tak, woreczki nie takie zwykłe. Nie, kupujcie woreczki te do mrożonek. W ten woreczek wkładam tu, tylko muszę poczekać, aż fasolka mi ostygnie. Tak, nalewam fasolkę, nie do końca. Jak jest fasolka, to się będzie fajnie trzymać, tak? I zamrażam fasolkę tu, w tym. Jak się zamrozi, po prostu wyciągacie woreczek i macie fajną zamrożoną. I tak samo robię z kwadratowymi. Woreczek jest troszkę większy, też jest typowo do mrożonek. Nalewam sobie fasolkę. Tylko jak wystygnie oczywiście. Zakręcam. Tak, ona jest w zamrażalniku, w tym. Zamrozi się, wyciągam i po prostu zostawiam w tym. To są specjalne woreczki do mrożonych. I dalej mam pojemniczek pusty. Zresztą na następnym filmiku, jak pomrożę, to Wam pokażę. Dobra. I to by było na tyle. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnych moich przepisach. Gdybyście mogli, to pod filmikiem jest udostępnić. Z chęcią byłabym bardzo wdzięczna, gdybyście udostępniali moje filmiki na YouTubie. Także będzie nas wtedy więcej, bo czekamy na 20 tysięcy subskrypcji. Wtedy będzie oczywiście znów losowanie dla stałych widzów. Także do zobaczenia, pa pa!